Dzień dobry, nazywam się Rafał Nowak, jestem specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej, pracuję w Medicus Clinic we Wrocławiu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić najczęstsze powody, z którymi zgłaszają się pacjenci do leczenia interdyscyplinarnego wad zgryzu. Pierwszym aspektem są wszelkie zaburzenia zgryzowe, które mogą objawiać się chociażby w postaci trudności w odgryzaniu pokarmu. Drugi, niezmiernie istotny aspekt dotyczy zaburzonej morfologii i estetyki twarzy. Wiemy o tym, że wszelkie nieprawidłowości w budowie kości twarzy czaszki, które mogą dotyczyć kości szczęki, kości żuchwy, te kości mogą być rozwinięte albo w nadmiarze, albo mogą być wręcz niedorozwinięte, mogą być również umieszczone nieprawidłowo w stosunku do siebie, będą widoczne w postaci zaburzeń estetycznych w tkankach miękkich twarzy. Te przyczyny można usunąć właśnie poprzez odpowiednie leczenie chirurgiczne. Kolejnym aspektem, kolejnym problemem, który zgłaszają nasi pacjenci, są zaburzenia dotyczące układu oddechowego, objawiające się chociażby w postaci chrapania. Wiemy o tym, że prawidłowo zaplanowane i przeprowadzone leczenie chirurgiczne może również poprawić aspekty związane z oddychaniem. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, serdecznie zapraszam na konsultację.